By my face. Hey, don't got time to waste. Może uda mi się zrobić ten challenge, który obiecałem w drugim odcinku? Zobaczymy. Siemka, dzisiaj w odcinku robimy treningówkę, która będzie stała koło domu. Będzie tak, będzie kicker, będzie duże lądowanie, będzie spine i będzie speedbox. Miłego oglądania. Udało nam się pożyczyć dwa kickery z bike parku z Myślenic. Tego bike parku, biotopu. Za co bardzo dziękujemy Rudemu. Kickery musimy troszkę odnowić, bo długo leżały w ziemi. Niektóre śruby trzeba wyciąć, niektóre uda nam się odkręcić. Finalnie jeszcze chcemy je pomalować i oczywiście sklejkę dać, żeby się dało jeździć. W międzyczasie koparka jeszcze usypie lądowanie. Mamy nadzieję, że będzie dobrych rozmiarów. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Lately I just empty down my pocket like I'm ready, yeah. Lately all my friends, they been out here acting shady, yeah. Lately got no info, I've been kinda feeling lazy, yeah. Try to talk to shorties, but I feel like I gotta say to you, I just feel I'm going out of mind. When they ask me, I just tell them that I'm fine. In the past, that's why I know I really loved all this here, yeah. Now I feel I'm wasting all my time, yeah. Lately I've been going out my mind for this shit. Lately I've been going out my mind for this shit. Lately I've been going out my mind for this shit. Ekstra. Lądowanie się sypie. My musimy kończyć jak najszybciej te kickery. Będzie ogień. I don't really understand this, why these people hate me. I just put my feelings on these pages for them daily. Lately I've been feeling like I'm not knowing. Lately I'm craving the drinking and smoking. Lately my thoughts have been darker, I see it. Lately I'm tired and I'm feeling broken. Met up with shawty, I know she been wildin'. I have been too, so you know I keep quiet. Lately I've been trying to talk to my guy. He never picked me up when I've been dialing, But you know I'm still trying though. I feel like I'm Daniel with the line though. I've been going crazy, I admit it, man. I'm a man, I'm trying to keep from crying, no. Lately I've been going out my mind for the shit. Lately I've been going out my mind for the shit. Jest zrobiony z rusztowania warszawskiego. Jest to 10 przęseł. Na to mamy deski 3, 7 na 14, do których powkręcaliśmy palety. U góry mamy parę płaskich desek, na których też położyliśmy palety, żeby to było sztywniejsze. Wyjście do góry jest po drabinie. Docelowo mają być jeszcze barierki u góry. Pierwszy zjazd póki co jest sketchy, ponieważ nie mamy tych barierek u góry. Więc jak one będą, to będzie. Kicker nie jest zbyt wysoki, ale daje naprawdę radę. Da się na tym dobrze poskakać i jest jest bardzo okej. Obok kickera mamy spina. Tak na razie jest przykryty, ale działa naprawdę dobrze. Jest dużo czasu w powietrzu. Można się na nim bardzo łatwo przełamywać do różnych rzeczy. Mamy jedno lądowanie, ale chcemy je dobrze wykorzystać, dlatego staraliśmy się wyszejpować dwie strony lądowania. Boki, na które chcemy też lądować. Mamy jak na razie, tak jak powiedziałem, jednego spina, którego też się dać wybijać na bok, czyli jako hip może działać, ale będzie też z drugiej strony kickera drugi spine, który będzie działał tak samo, tylko w drugą stronę. No. Dobra, lądowanie zrobiliśmy tak, że pierwsze zmieniliśmy całe lądowanie glebogryzarką, na to nadrzuciliśmy piasek i potem jeszcze raz było to przejechane glebogryzarką, po to, żeby ładnie wymieszać piasek z ziemią. Jest miękkie. Filip przetestował dwa razy. Mały też parę razy przetestował. Ja jeszcze nie, ale mam nadzieję, że nadejdzie ten moment, bo nawet sam bym chciał je przetestować już. Teraz na sam koniec już możecie obczaić parę testów, skoków, jak to wygląda, jak to będzie działać.
I had a discussion with a fellow artist, close friend of mine. Pierwszy skok będzie? Kind of serious topic, you know. A lot of people go through. See, I ain't pointing the finger, I ain't yelling and screaming, but it's always seeming like you. No, może działa to lądowanie jednak. A jak wybicie? Teraz się zaczęsło chyba całe jakoś tak. Tak? Bo ono w ogóle nie jest spięte w sumie, to jest takie sketchy. Ja sobie zapomniałem o tym, żeby je spiąć. Nie wiem, no lądowanie się wydaje miękkie. Najgorszy jest ten zjazd. It's much deeper than that. These were your words, shout. Say he can't have my name. You got some nerve, shout. Tell your papa the truth. We was both cheating, mama. You was sneaking out of the house more than the weekends, mama. But I ain't care, cause I was there until you told me that it's a religious reason that he can't be thrown. My son can't have my name because I ain't Jesus. Is this a video game? Because I can't believe it. Hold up, 4 years later, you tend to tell me it's cause you don't like my name. What the hell, B? Is there something that you really can't tell me, or there's some cause that you really can't deal me. See, I ain't pointing the finger, I ain't yelling and screaming, but it's always seeming like you really wanna make me wrong. What kind of fool you take me for? If I tell you that I'm leaving, then you tell me I can't see him. That's the reason why we peeping, then you wonder why I never go, or you wonder why I'm always gone. The daily rule. Teens, though we're nagging on the wake up. Fighting before lunch and by dinner we always break up. She telling me I'll never see my son if I walk out. Trapped by the physical form of me and her fucking. Is this the end of me and her loving? Is my baby mom serious or is she bluffing? I'm stuck in a place where not in my wildest. Reason that he can't be thrown. My son can't have my name. I don't know if he was cheating. Is this a video game? Because I can't believe it. Hold up, 4 years later, you tend to tell me it's because you don't like my name. What the hell, B? Is there something that you really can't tell me? Or is there some cause that you really can't deal me? See, I ain't pointing the finger, I am. Nie! W odcinku kaskader jest w budynku. Najpierw sobie zjadę, żeby zapoznać się z zjazdem. Super! Jak... Tak się cieszę! I triczek, to dla was! O kurwa! O fuck! Ej, to jest najtrudniejsza rzecz tutaj. O fuck! O fuck, a teraz piątka. Super. Oh yeah, i kameraman, yo. End of me and her loving. Is my baby mom serious or is she blowing? Nie no, ale zakręcił tak. Co ty zrobisz? Zrobię to, gdy się wystraszyłem. Robiłem tego chyba z 7 lat. Super. Dzięki, stary. Brawo ty, brawo ja. Kiedy ty? Za 2 minuty. Odważnie! Wyszła no, kamera no, i Fajtejla! Od razu! Stary, to jest niemożliwe! To jest niemożliwe po prostu! Pamięć ruchowa, nie wiem. Zakodowana na twardym dysku. I was born to try to do everything to the best of my fucking ability. Wczoraj miał komunię i dziś kurwa pierwszy raz na rowerze. No, dokładnie tak. I mean, one of these days you gotta fucking grow up and move on. I didn't want to move on, but I wanted to get shit right, man. Czy to dzisiaj jest ten dzień, w którym się uczysz? Myślę, że może tak, ale może nie. Cholera to wie. Może uda mi się zrobić ten challenge, który obiecałem w drugim odcinku? Zobaczymy. Mniej. Nie? Dobrze jest. Fajnie. Czekamy na drugą rękę. Dobra. Jeszcze kilka. Dobra. Everybody wants a piece of me, I'm a lonesome man. Double one hand? A, słuchaj. X Games, idę po was. Just in a stream. Ładnie, ładnie. The
Nie nagrałem. No, nie nagrałeś, nagrałem. Jeszcze kamera by dostała. Udało się, czas zańczony. Serce mi pęknie. Ale były jaja, jaja. Jaja. Ale fajnie, ile czasu jest w locie. Gość robi. Ile nie jeździłeś na rowerze? Bardzo długo, parę lat. A miał być bara, bo co? Chciałeś tylko bara zrobić, a odjebałeś Taila, trójkę z barem. Wiem, poniosłem. Testowanie hopy, kolejny dzień. Myślę, że zobaczyliście różne triki. Do zobaczenia w następnym odcinku.